Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w kolejnym odcinku Przekroju Tygodnia. A dzisiaj moimi gośćmi są pan Tomasz Kominak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa. Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Płock-Tumy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I nie bez przyczyny pan Jerzy Skarżyński, Płocki Komitet Rewitalizacji. Witam wszystkich Państwa. A nie bez przyczyny dlatego, że dzisiaj o rewitalizacji, szczególnie Starówki, właśnie sobie porozmawiamy. A zainspirował mnie do tego tematu list od czytelniczki. Zwraca ona uwagę na stan naszej Starówki, a zwłaszcza Starego Rynku, ulicy Kwiatka, Sienkiewicza, bliżej Bielskiej oraz częściowo Tumskiej i Królewieckiej. Jak pisze, w Płocku pod samym nosem ratusza kilka domów do sprzedaży, kilka wyłączonych z użytkowania, zdewastowanych w różnym stopniu, nawet szkieletów lub wręcz w postaci podpieranych, ledwo stojących ścian fasadowych. Nawierzchnia przed ratuszem popękana, zdewastowana. Fontanna już dziś ubożuchna w swojej formie. W starej formule miała podobno reagować wraz ze światłami na muzykę, co nigdy nie zafunkcjonowało. Taka jest ta wizytówka Starego Płocka pod nosem ratusza, który codziennie to ogląda z okien i nie reaguje. I być może coś w tym jest, w tym opisie, ponieważ pomimo tego, że w 2016 roku został przyjęty program rewitalizacji dla Płocka, to wizualnie efektów tego programu nie widać albo widać w bardzo małym stopniu. Może zacznijmy od naszego gościa dzisiaj, specjalizującego się w sprawach rewitalizacji. Panie Jerzy, czy zgadza się pan z opinią naszej czytelniczki? Generalnie tak, zgadzam się. Mam ku temu podstawy, bo od 20 niedługo będzie 9 lat mieszkam na Starym Mieście. W 90 roku z żoną kupiliśmy zrewinowaną, spaloną, wpisaną do rejestru zabytków nieruchomość. W tym roku nieruchomość kończy 216 lat. Nieruchomość, która jedna z nielicznych, i tutaj muszę powiedzieć, ma swoją historię w postaci tej kwerendy archiwalnej. Przy Starym Rynku 3 takie nieruchomości mają tylko, a w Płocku 6. Dlaczego to podkreślam? To jest tak bardzo ważne. Żeby przystąpić do rewitalizacji, trzeba poznać historię tego miejsca i co warto rewitalizować, co warto ratować, bo rewitalizacja to jest słowo obszerne. Ja może tutaj Państwu przeczytam, Państwo wiecie, ale rewitalizacja to przywrócenie do życia, ożywienie i zespół działań urbanistycznych i planistycznych części miasta, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, której celem jest społeczne, to jest bardzo ważne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne, korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. To jest bardzo skomplikowana definicja, ale ona pokazuje, tak krótko mówiąc, jest to przywrócenie do życia społecznego, ale również tego, powiedziałbym, urbanistycznego. Czyli rewitalizacja jest tak zwana miękka, jak żeśmy rozmawiali nieraz na ten temat, i rewitalizacja twarda. Rewitalizacja miękka to jest ta społeczna, czyli ta dotykająca bardzo takich, powiedziałbym, delikatnych aspektów części miasta, w której się przeprowadza tą rewitalizację, i ta twarda, czyli trzeba poprawić jakość tych budynków, które tam są, czyli tej przestrzeni publicznej, już nie tej społecznej, tylko tej publicznej. A z tym jest, jak pani i państwo doskonale wiecie, źle. Obserwuję to, tak jak powiedziałem, 29 lat i byliśmy właśnie pierwsi z żoną, którzy jeszcze nie padało w ogóle słowo rewitalizacja, kiedy żeśmy przystąpili do czegoś, co żeśmy zrobili, i uważam, że jest to sukces. Przyznam się, że było niełatwo, bo to jest budynek, który ma swoją historię, a ja podchodzę do historii bardzo delikatnie, historia nauczycielką życia. A jednocześnie muszę powiedzieć, że tak jakoś podświadomie robiliśmy tą rewitalizację miękką. Pamiętam, jak córki moje założyły chór na Starym Rynku. To był ewenement. Podwórkowy chór obejmował tą naszą południową pierzeję i wszystkie dziewczyny się zbiegały i śpiewały, i naprawdę to coś niesamowitego. No ale kiedy później ta rewitalizacja zaczęła przybierać takie, powiedziałbym, dość mocne kształty,
w listopadzie 98 roku powstał plan LPR, czyli lokalny program rewitalizacji, ten, który w 2016, pamiętam, żeśmy zmienili. I nie będę mówił, dlaczego zmieniliśmy LPR na GPR, bo to są takie techniczne sprawy, ale bardzo dobre, wynikające później z tego, co można by robić w LPR-ze i GPR-ze. Kiedyś możemy na ten temat spokojnie porozmawiać osobno. I taką miałem radość. Był dom Darmstadt, 96 rok odbudowany, 98 rok ratusz i nawierzchnia płyty. No i potem długo, długo nic, potem była Tumska, potem znowu długo nic, potem ileś nam obiektów zabytkowych ubyło. I teraz taka nadzieja w tym programie, który państwo uchwaliliście w 2016, ale żeby to zadziałało, to doskonale sobie zdajecie państwo sprawę, że potrzebne są ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Ja doskonale wiem, jak się odbudowuje. Mój sąsiad, pan Wojtek, tak samo. To są przykłady, czyli wspólnota mieszkaniowa, Stary Rynek 2, Piekarska 16. Ogromne, ogromne jeszcze raz pieniądze. A ile wydajemy, pan radny najlepiej wie, na tą rewitalizację. W Płocku, na ostatnim Płockim Komitecie Rewitalizacyjnym poprosiliśmy panią konserwator, by nam powiedziała, ile jest w ogóle obiektów zabytkowych w Płocku, z podzieleniem na prywatne, gminy i tak dalej, i tak dalej. Wyszło tego sporo, 167 obiektów w rejestrze. W rejestrze. Nie tylko wszystkich, bo są, jest rejestr gminny i rejestr ten taki ważniejszy, jak ja bym to powiedział. 167. Z tego, proszę państwa, w strefie przykrawędziowej, czyli tej, która jest bezpośrednio w strefie oddziaływania skarpy, mój konik ta skarpa, jak pan Tomek doskonale wie, zgadzam i pan się również, to jest 100 sztuk. Czyli jeżeli nie będziemy dbali o to, co jest u podnóża skarpy i o skarpy, o zbocze skarpy, no to wszystko nam to spłynie. Mała Chowianka, Fara i nie tylko. Ostatnio dzięki też, jakby to powiedzieć, panu prezydentowi Dyśkiewiczowi, znalazło się 70 tysięcy złotych na badania skarpy w okolicy Górek Podominikańskich. Pan profesor Kumor, którego sprowadziliśmy tu do Płocka, pan był na tym spotkaniu, mówił, jakie są ważne rzeczy i co trzeba robić, żeby to wszystko zachowane było dla przyszłych pokoleń. Ale to długi temat, nie chcę na ten temat mówić. Rewitalizacja jest bardzo poważnym problemem. Jeżeli nie będą mieszkali na Starym Mieście mieszkańcy, to nie będzie rewitalizacji. Trzeba Płoczan przekonać do tego, że to miejsce ma niesamowitą historię. Płoczanie powinni być dumni z tego, że taka historia jest. My tą historię poznajemy przy okazji, jak panowie jesteście, akurat tak się składa, naszymi kwestarzami, naszej akcji Ratujmy Płockie Powązki. I zanim podejdziemy do jakiegoś grobu, który robimy, to poznajemy tego człowieka. On mieszkał tu, to robił i ja teraz patrzę i podchodzę do tego, tak powiedziałbym, no może nie jestem profesjonalistą, ale tak bardzo dokładnie, stąpamy po ziemi, która ma pod stopami mamy historię. Tu była barykada, tu mieszkała Ludwika Dąbrowska, niesamowita filantropka, tu mieszkali ci. Teraz się okazało, że w sąsiedniej kamienicy przez całą okupację funkcjonował punkt przekazywania Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych dokumentów, a drukarnia tych dokumentów była na Starym Rynku 10. Dlaczego ja o tym mówię? Poważne podejście do rewitalizacji skutkuje takimi właśnie rzeczami, o których mówię. Ale ja przepraszam, że tak długo, jeżeli coś to będziemy, panowie, wypowiadajcie się. Przekazujemy głos panu Tomasza. Trudno nie zgodzić się z panem Jerzym, który ma całe swoje serce, te społeczne oczywiście, bardzo pozytywnie nastawione do Starówki. Ja tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że Płock to przecież 21 osiedli. I spokojnie moglibyśmy znaleźć kilka tych osiedli. To są z pewnością te osiedla najstarsze, które trzeba rewitalizować. I ja miałem powiedzieć, co to jest w ogóle ta rewitalizacja, czyli to przywrócenie do życia zarówno tej tkanki społecznej przez te projekty miękkie, jak i tej tkanki urbanistycznej. Zresztą doskonale to pan Jerzy odczytał i przywołał i bardzo dobrze, że to zrobił, ponieważ nie wszyscy, myślę, że w tej przestrzeni miejskiej wiedzą, na czym polega tak naprawdę ta rewitalizacja. Tak.
Natomiast tych wszystkich starych osiedli, które w mojej ocenie nadają się i są de facto pod obszarami do całej rewitalizacji, najważniejsza jest Starówka, Stare Miasto. Dlaczego? Dlatego, że w owym czasie nie tylko w naszym samorządzie, ale generalnie w miastach nastąpiło odejście od tego serca miasta, czyli od Starówki. Zaczęto inwestować potężne pieniądze na te nowe osiedla, na nową infrastrukturę, pomijając tak naprawdę fundusze z przeznaczeniem właśnie na serce każdego miasta, w tym przypadku również na serce Płocka, czyli na Starówkę. I dziś jesteśmy na takim etapie prowadzenia samorządu, również tu w Płocku, kiedy to musi nastąpić całkowita zmiana myślenia, jeżeli chodzi o władze miast, to znaczy powinniśmy nieco mniej uwagi, tej finansowej oczywiście, poświęcać tym nowym terenom, a ukierunkować swoje działania właśnie na Starówkę po to, żeby wrócić z różnych powodów, również tych historycznych, nie tylko tych urbanistycznych oraz tych społecznych, wrócić Starówki tak naprawdę, czy przywrócić je do życia. I faktem jest, że ten program, który przyjęliśmy w 2016, to dokument, który, miejmy nadzieję, pani redaktor, szanowni panowie, że w przyszłości pozwoli nam na czerpanie z tych źródeł europejskich, bo umówmy się, że mimo tego, że Płock ma niezłą kondycję finansową, a powiedziałbym, że nawet bardzo, bardzo dobrą, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, to nie mamy wielkiego budżetu, który kierunkujemy na rewitalizację, bo... Ja bym powiedziała, że nawet dużo mniejsze niż jeszcze to niedawno. Proszę zwrócić uwagę, tak, że to, co się dzieje w kontekście rewitalizacji tej urbanistycznej, to dziś, i ja jestem z tego dumny, że na ulicy Sienkiewicza 38 pięknieje nam ta kamienica, która będzie przeznaczona na mieszkania na start, i wszyscy wiemy, że ta kamienica będzie naprawdę poprawnie zrewitalizowana, powiem tak. Cieszę się niezmiernie, że ja mogę reprezentować, więc mam trochę inny pogląd na sytuację, dwa samorządy, bo również samorząd województwa. I cóż by było, gdyby nie poważny rozwój Muzeum Mazowieckiego, czy przy ulicy Tumskiej, czy dziś przy ulicy Kolegialnej, bo to są te kamienice, które w sposób poprawny są rewitalizowane. Prywatni przedsiębiorcy, którzy mają odpowiedni zasób finansowy, no tu na Tumskiej, ku naszemu zadowoleniu, czyli Płocczan zadowoleniu, będą rewitalizować i rewitalizują teraz tę kamienicę. Natomiast koszty są potężne. Szanowni Państwo, dyrektor Muzeum Mazowieckiego i pan marszałek, który generalnie ceni sobie kulturę szeroko pojętą na Mazowszu, wypracowali budżet na tę kamienicę przy ulicy Kolegialnej 6 na poziomie 30 milionów. 30 milionów. Takie pieniądze są potrzebne do tego, żeby w sposób efektywny zrewitalizować te kamienice. No i właśnie, żadnego samorząd prywatnego przedsiębiorcy, na to właściciela kamienicy, nie na to nie będzie. Samorząd województwa daje sygnał, bo w mojej ocenie, szanowni państwo, to jest pewien sygnał. Przywołując drugi raz, bo rok 2018 i 2019, to pewien program z budżetu Mazowsza, który pozwala na skromną tak naprawdę, ale na rewitalizację mazowieckich zabytków, bo wygospodarowaliśmy z budżetu Mazowsza 6 milionów, między innymi dla samorządów, prywatnych przedsiębiorców, parafii, wszystkich tych, którzy władają zabytkami, możliwość składania wniosków celem zrewitalizowania danych obiektów. I muszę tu powiedzieć, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym roku było 5 milionów, w tym roku 6 milionów, natomiast w mojej ocenie samych tych wniosków płynie na kilkadziesiąt milionów. Co to oznacza? To jakby potwierdzamy tę tezę, że dziś powinniśmy skupiać się nad sercem każdego miasta, czyli nad Starówką. I ja mam nadzieję, że ten budżet, ten program z budżetu Mazowsza będzie impulsem nie tylko dla miasta Płocka, ale generalnie dla samorządów, które borykają się z tym tam problemem, bo jeżeli dziś my nie wesprzemy, czy to z budżetu Mazowsza, czy z budżetu miasta, również przedsiębiorców, którzy są w posiadaniu tych kamienic, to co się stanie? To nie będzie czego i kogo rewitalizować, ponieważ ulegnie całe Stare Miasto degradacji. I ja nie mówię to w kontekście tylko Płocka i nie chcę tu nikogo jakby krytykować, tylko to są fakty. Proszę zwrócić uwagę, że w tych aglomeracjach, gdzie budżety są dużo poważniejsze od Płocka, ale jest też trochę większy rozwój gospodarczy. Gdzie dziś jest najwięcej inwestycji? Na przykład w takim Gdańsku, o którym ostatnio dużo się mówi. Ja nie tak dawno z czystej ciekawości udałem się tam na Starówkę i kochani, tam na każdej ulicy
zasadzie w ścisłym starym mieście są inwestowane potężne miliony, tak. Potężne miliony po to, żeby przywrócić właśnie te serce dla Gdańska i to też powinien być bardzo dobry przykład dla Płocka. Natomiast co my możemy zrobić? W mojej ocenie w przyszłości, jeżeli utrzymamy tempo takiego samego budżetu inwestycyjnego, jaki mamy dziś, czyli no co roku ponad te 200 milionów, tak. To nie wiem. Oczywiście ja się głośno zastanawiam i poddaję taki pomysł, że warto by było wyodrębnić pewien budżet, który jest tylko i wyłącznie kierowany na Stare Miasto po to, po raz chyba 10, to gdzieś powtórzę, żeby odbudować serce naszego miasta, bo no, taki dziś powinniśmy przyjąć kierunek jako samorząd, chociażby czerpać z tego dobrego wzorca, jakim jest samorząd województwa i w pewien sposób on na tacy daje nam możliwość pewnych konkursów, takie jak sam realizuje. Teraz a propos, to mamy do 14 marca możliwość składania tych wniosków właśnie do Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście tam jest do 200 tysięcy, więc to jest no, niewystarczające. Ja mam tego świadomość. Ale warto się zastanowić, jakby takim pytaniem retorycznym skończyć, czy nie powinniśmy wyodrębnić budżetu, który jest ukierunkowany tylko i wyłącznie w kwestii programu, który przyjęliśmy dotyczącego rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Starówki. To na tym pytaniu retorycznym skończymy pierwszą część naszego spotkania i słyszymy się po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witamy się po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Tomasz Kominek. Witam ponownie, pani redaktor, szanowni państwo. Bartosz Leszczyński. Witam ponownie. I pan Jerzy Skarżyński. Również witam serdecznie. Rozmawiamy o Płockiej Starówce i rewitalizacji i oddajemy głos panu Bartoszowi. Dziękuję, że mogę dojść do głosu po tak wspaniałych wypowiedziach i niewątpliwie po panu Jurku Skarżyńskim, który jest specjalistą. No, bez przesady. Ale jest kocham to, co robię. Tak, jest człowiekiem, który robi to z pasją i angażuje się to z całego, w tym projekcie z całego serca, bo wielokrotnie widzieliśmy, jak walczy o tą Starówkę, jak uczestniczy w życiu Starówki i wielokrotnie też miałem okazję uczestniczyć w tych spotkaniach z gośćmi, którzy wypowiadali się na temat Wzgórza Tumskiego, no Skarpy tak. I tak dalej, i tak dalej. Wielcy fachowcy. Wielcy fachowcy, którzy też otworzyli oczy na pewne kwestie, które były pomijane, a mianowicie na osuwanie Skarpy, budowle, które na naszej Skarpie są wybudowane i które są budowane dalej, czy one zagrażają, właśnie, czy nie. Tak jest. Pan Tomasz Kominek koncentrował się też na sferze takiej twardej tej rewitalizacji Starówki. Ja bym chciał trochę pójść w stronę miękką, czyli jak przyciągnąć po pierwsze mieszkańców i problemem moim zdaniem też Starówki jest to, że przedsiębiorcy nie widzą sensu otwierania restauracji, otwierania lokali, otwierania barów, gdzie i młodsi ludzie, i starsi mogliby spędzać wolny czas na Starówce. Moim zdaniem, wspominałeś Tomku o Gdańsku, bodajże w Trójmieście był w pewnym momencie kilka lat temu, albo kilkanaście, czytałem o takim projekcie, tak zwany czynsz progresywny i obniżony podatek dla przedsiębiorców, którzy w danej części miasta by chcieli otworzyć działalność gospodarczą. I moim zdaniem Urząd Miasta powinien się pochylić w tą stronę i przyciągnąć przedsiębiorców progresywnym czynszem, 5-letnim, 6-letnim, zwolnionym czynszem lub symbolicznym i dopiero po tym 5-6 latach, tym długoterminowym czynszu przejść do normalnej dzierżawy tych pomieszczeń na Starym Mieście. A co za tym idzie, więcej moim zdaniem wtedy by młodych ludzi spędzało czas na Starówce, więcej też osób starszych, które na pewno czują sentyment do tego miejsca i wiedzą, że to jest serce miasta. Ja wielokrotnie powtarzałem, że Wzgórze Tumskie i Starówka są to przepiękne miejsca do zwiedzania, do tego, aby przyjść z zaproszonymi gośćmi z innych miast i są to miejsca, które
które każdy z nas zna i które mają, tak jak pan Jurek Skarżyński stwierdził, historię. Stąpamy po historii. Niesamowite historii. Niesamowitej historii. Możemy tych gości z innych miast zapraszać i opowiadać, i oni często otwierają szeroko oczy, tak, jak te miejsca są naznaczone pięknie historycznie i jak te miejsca są ważne też nie tylko dla Płocka, ale i dla Polski, bo to jest historia nie tylko Płocka. Drugim takim pomysłem, który mam na przyciągnięcie i inwestorów w formie biznesu i na przyciągnięcie ludzi do tego miejsca, jest karta Płocczanina, o której już mówiłem wielokrotnie. Mam tu taką tabliczkę. Taka karta Płocczanina, która by dawała zniżki na przykład na Starym Mieście w lokalach. Byśmy na tą kartę Płocczanina, która mogłaby być w formie normalnej karty, jak kredytowa czy normalnej karty, i za każdą płatnością, którą byśmy dokonywali, na przykład pierw byśmy zaczęli od Starego Miasta, Grodzkiej, Tumskiej, Nowego Rynku, tych miejsc, które są trochę przez tą strefę parkowania, trochę na marginesie, byśmy mogli wtedy stworzyć taką strefę, gdzie każdy Płocczanin by przy zakupie, przy zjedzeniu czegoś zbierał punkty na tą kartę i później dalej w tych lokalach kolejnych mógł te punkty wydawać. Niewątpliwie. Ja tu się zarzeka, że prace nad kartą Płocczanina trwają. Mam nadzieję. Przepraszam. No i ja nie wiem, bo Stowarzyszenie Płock. Naprawdę nie wiem. Ja powiem, jak. Od ostatnich wyborów trwają. Rozumiem. Jeszcze przed wyborami, bo w czerwcu Stowarzyszenie Płock, my skontaktowało się z firmą, która stwierdziła, że na nasze miasto potrzeba około 100 tysięcy złotych, żeby wprowadzić tą kartę dla każdego mieszkańca. Koszty wprowadzenia i obsługi. I do tej pory moim zdaniem nie jest robione za dużo, żeby ta karta Płocczanina była wprowadzona, a jest ona w wielu miastach podobnych do naszej. To ja chciałem coś powiedzieć, żeby cokolwiek bądź zafunkcjonowało, pomysł dobry, to proszę państwa, trzeba uświadomić Płocczanom takie trochę snobistyczne podejście do Starówki. Tutaj jesteśmy na Starówce. Spotykamy się na Starówce, mieszkamy na Starówce. Ale jak można mieszkać na Starówce, skoro standard tych mieszkań jest jaki jest? To, co się robi, to są wszystko, tak jak tutaj panowie powiedzieli, to są grosze na to przeznaczane. Ja pokazywałem panom, państwu, jak wyglądał nasz dom, gdyśmy to z żoną w 90 roku kupowali, i wiem, jaki stan techniczny był sąsiadów budynków, które rozbudowali. Ja nie RODO, więc nie będę wymieniał nazwiska, ale doskonale państwo wiecie, o kim i o czym mówię. Te budynki były w katastrofalnym stanie. I nie ukrywam, że Płock jako jedno z pierwszych miast wprowadził tą sprawę związaną z rewitalizacją. Do nas przyjeżdżały tutaj miasta. Szczecin, ja pamiętam, takie były. Panowie nie pamiętacie, jesteście młodzi, ale ja pamiętam to. Przyjeżdżała na przykład wiceprezydent Zamościa, oni się od nas uczyli. Wtedy to była ekipa prezydenta krajowskiego Kukiela, wtedy takim był ojcem, jak ja to mówię, tej rewitalizacji wiceprezydent Kamiński. Wtedy to powstał ARS, nie, MARS, przepraszam, czyli Miejska Agencja Rewitalizacji Starówki, to nie była spółka prawa handlowego. To jest bardzo ważne. Na ten temat też moglibyśmy po ten. I na bazie tego wszystkiego, proszę państwa, powstało Stowarzyszenie Starówka Płocka. 22 lata nam stuknęło w tym roku, 14 lutego. Dlatego 14 to jest Dzień Świętego Walentego Zakochanych, a my zwariowani, zakochani w Starówce powołaliśmy dokładnie na ulicy Piekarskiej w Stowarzyszeniu Architektów i Urbanistów Stowarzyszenie. I później było wydanie książki, potem była jedna wystawa, druga, no i od 2000 roku, czyli 19 kwest. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo oprócz tej rewitalizacji, na którą potrzebne są ogromne pieniądze, to na tą rewitalizację, którą my robimy i robią inni, to nie potrzeba takich ogromnych pieniędzy, ale to musi być poparcie radnych, to ci ludzie muszą czuć. Płock potrzebuje takiego, powiedziałbym, i ja nieraz chodzę po różnych szkołach. Dzieciaki pytają się o tą naszą kwestę, szczególnie w gimnazjum na Kutrzeby. Wspaniale się z nimi współpracuje.
profesor Serwatkiewicz z dzieciakami i oni pytają, oni zadają takie pytania. I ja pytam się, dlaczego nie ma czegoś takiego jak jedna, chociażby na kwartał, godzina nauczania historii naszego miasta. Jak oni, ja ich biorę na spacer i oni mówią, tu była barykada, tu nie przepuścili tych, tu mieszkał ten, tu mieszkał tamten. Proszę Państwa, od tego trzeba zaczynać. To nic nie kosztuje, tylko trzeba edukować to, co nieraz żeśmy sobie mówili. Przychodzicie panowie na kwestę, to każdy z was, ja pamiętam, to karteczka i życiorys tego człowieka. Wiecie, że ten to był tym, to tam. Tak powinniśmy być przygotowani. Ja przeżyłem szok, kiedy jeszcze Muzeum Mazowieckie było w opactwie naprzeciwko katedry. Ja to jako przykład daję. Idę sobie Tumską na początku tutaj i idzie jakaś wycieczka. Podchodzi do mnie pani i mówi, proszę pana, przepraszam, to było na wysokości, jak Tumska już wpada w Plac Narutowicza. Proszę pana, gdzie do Muzeum Mazowieckiego? No ja mówię, no opactwo pokazuje, tłumaczy i tak dalej. Dziękuję, tam poszli. Ale ostatniego dzieciaka pytam, z jakiego miasta jesteście? Z Płocka. Brawo, z Płocka. Ja byłem przerażony i tym wszystkim. Ja pamiętam, w szkole my mieliśmy często, i to na języku polskim, wycieczki do Muzeum Mazowieckiego. Kiedyś było, ja nie wiem, inaczej jak teraz. To było. To było jeszcze zanim przeniesiono muzeum, prawda, na Tumską. Dlaczego ja mówię? Potrzeba nam świadomości. Ludzie z Podolszyc, z Międzytorza, czy Bąd, powinni wiedzieć, mieszkamy w Płocku, ale nasze serce bije na tu, w tym miejscu. Ale nie ma takiej kultury bywania na Starówce. Ale to musimy to zmienić. My z pracy jeździmy teraz do sypialni na Podolszyce. Tak, ja rozumiem, i mijamy te Starówkę. Ale państwo sobie nie wyobrażacie, jak fantastycznie się mieszka na Starówce, kiedy nie ma pewnych wydarzeń. Ja nie jestem przeciwnikiem, żeby wszyscy przyprawiają mnie maskę przeciwnika. Nie, proszę państwa. Właśnie dzisiaj czytam sobie. Warszawska GW napisała o problemie na brzeżu Wisły. Koalicja Ciszej Proszę działa, a w Płocku oszołomy jesteśmy. Stare dziady, które mają się wyprowadzić albo wyzdychać. Przepraszam, to mówię wprost. Tak jak nam się to mówi. Zresztą powiedziałem to na ostatniej czy przedostatniej sesji. Proszę państwa, to jest bardzo poważny temat. Jak ktoś mi mówi, nieważne już personalia, bo tylko byś chciał, żeby te kamienice były odbudowane, to ja od razu powtarzam. Ja odbudowałem z żoną za swoje pieniądze. Nie dostaliśmy nawet jednego grosza, co mogę udowodnić, z budżetu miasta. Grosza. Złożyliśmy wniosek zgodnie z tą uchwałą z 13 grudnia 2005 roku. W 2006 nie dostaliśmy, jako jedni z nielicznych. Dlaczego tak było? Nie wiem. Mnie to nie interesowało, ale wypróbowałem tą ścieżkę. Na moim wniosku wszyscy pozostali się wzorowali i dostali. A ja jestem dzisiaj dumny, że nie dostałem tych groszy. Ma pan z czego być dumny, bo pana budynek jest naprawdę piękny. Ale tutaj widzę, że już mi pan Tomasz Kominek któryś raz kiwa głową, że chce zabrać głos. Proszę bardzo. Ja oczywiście chcę powiedzieć, że ten temat, który dziś poruszamy, spokojnie mogliśmy cały cykl na co najmniej jeden kwartał roku zorganizować i mielibyśmy o czym rozmawiać. W ogóle to ja cenię sobie, pani redaktor, że dziś tak spokojnie i merytorycznie rozmawiamy, że życzę wszystkim, którzy udzielają się w samorządzie, żeby na takim poziomie kultury mogli ze sobą dyskutować, jak my dziś. Natomiast nie zawsze tak jest. Natomiast kwestia jest taka... W mojej audycji nie, absolutnie ogólnie oceniam. Dziękuję, tak? Niemniej jednak poruszył tutaj bardzo ważny temat pan Jerzy, czyli w pewien sposób edukacja o miejscu, w którym mieszkamy. Ja akurat w tym tygodniu, który minął nam, pani redaktor, miałem na poziomie środy możliwość uczestniczenia w kolejnej jakby edycji lekcji o Mazowszu. To jest taka inicjatywa Departamentu Kultury, który wkracza do szkół właśnie na całym Mazowszu po to, żeby ludzie czuli się związani nie tylko z gminą, z powiatem, z miastem, ale z całym Mazowszem. Po to, żeby móc opowiadać i mieć informacje o ciekawych wydarzeniach, o tym, kto gdzie mieszka, ilu nas mieszka i tak dalej, ale również po to, żeby zapoznać się z historią miejsca, w którym mieszkamy. I prawdą jest, że gdybyśmy my w Płocku mogli mieć taką lekcję o Płocku w każdej szkole, czym jest Starówka właśnie, czym są inne osiedla względem historii,
Płocka, jak wyglądała ta historia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to była duża wartość dodana właśnie do tej rewitalizacji miękkiej, tej społecznej. Tak jest. Bo ta wiedza też buduje świadomość dotyczącą rewitalizacji miękkiej. To tyle. O tej kwestii urbanistycznej rozmawialiśmy, ale kolega Bartek poruszył bardzo ważny i ciekawy temat tej karty Płocczyzny. My tu prochu nie odkrywamy, ale dodatkowo dołączyć to, o czym mówimy, i pani redaktor ma doskonałą wiedzę na ten temat, że Tumska też przegrywa poniekąd z galeriami, które są w ostatnich latach w Płocku. Bardzo aktywne budowane. I bardzo aktywne też w kwestii tej marketingowej. Tak. I po raz kolejny. I organizowanie różnego rodzaju wydarzeń. Tak jest. I po raz kolejny, chyba już naprawdę 10, powiedzmy sobie szczerze, że wtedy, kiedy Ars zainteresowałby się tematem tej galerii Stare Miasto w kontekście promowania usług, które są na Starym Mieście, oraz firm, które są na Starym Mieście, wtedy cały ten kompleks ma możliwość konkurencji z galeriami, bo dziś, zaniechając tego działania przez Ars, ja nad tym bardzo ubolewam, bo to jest gotowiec tak naprawdę, który można wprowadzić przez agencję, to też jest dobry kierunek, który nie wiem dlaczego nie jest wykorzystany, bo wtedy by ta karta plus w pewien sposób to promowanie Starówki, tych usług, tych wszystkich branż, które znajdują się na Starówce, na pewno też by przyciągnęło właśnie ludzi w kontekście bycia na Starówce, więc informacja i edukacja przede wszystkim, tak. Ale te nowoczesne wykorzystywanie różnych technologii, które dziś mamy, i o tym przecież mówiliśmy wielokrotnie, na pewno też by Starówce nie zaszkodziły, i tyle ja na dziś w tym temacie. W ogóle na dzisiaj tyle w tym temacie, bo nam szkoda. Już czas skończył, bardzo szybko leci, ale obiecuję, że wrócimy jeszcze do tych tematów, bo ja mam jeszcze mnóstwo pomysłów. Ale masę, ja też mam pomysłów związanych z tym, co pan powiedział, panie Tomku, i coś panowie mówili, a mianowicie takim, powiedziałbym, edukacyjnym wykorzystanym są te nowoczesne technologie, które niesamowicie pomagają. Proszę sobie wyobrazić, ja tylko to powiem, to są te kwadraciki takie. Podchodzi się, tak jak mamy pomnik Drucha Wacława, prawda, który żeśmy też jako stowarzyszenie wybudowali. Podchodzi się, ciach, i już wiemy wszystko. Tak jest, dokładnie, na każdej z tych kamienic. I proszę sobie wyobrazić wprowadzenie takiej kwerendy archiwalnej na każdej tych z kamienic. Trzy tylko mają na Starym Rynku. Moim takim marzeniem jest właśnie, żeby wszystkie miały. I teraz zobaczymy. Boże, jaka to jest niesamowita historia. Ja tylko powiem tak, przyjeżdżają do mnie różni ludzie. Ja sobie pozwalam ich oprowadzać jako rodzinę, czy przyjaciół, czy znajomych. Oni patrzą i mówią, niemożliwe, coś niemożliwego. Ja mówię, tak, w tym miejscu to i to. My mamy 20 lat wcześniej prawa miejskie niż Kraków, proszę pan. Wy doskonale wiecie, bo już na ten temat żeśmy nieraz rozmawiali. I co? Jedyne miasto w granicach Rzeczypospolitej aktualnie, bo przed wojną jeszcze Lwów, był miasto zamęstwo oznaczone Aunt Block. Ja teraz patrzę na to wszystko, niesamowite, że jakich my mamy cudownych naszych... Jestem w ogóle fanem XIX wieku. Oni robili cuda. Ci, którzy śmieraliśmy, Sienicki, który jeździł po Krzesze do Radziwia, żeby Radziwiaków ratować, który ma... O czym my mówimy? Wpraszamy się. No, jedną rzecz powiem. My mamy piękniejszy Hejnał niż w Poznaniu, niż te Koziołki. Ale wiecie państwo, co jest najśmieszniejsze? 90% młodych ludzi nawet nie wie, że jest Hejnał i że jest inscenizacja, którą mogą oglądać. To tak, naprawdę. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie skończymy, panie redaktorze. 1935, ksiądz Kazimierz Starościński wygrał koncert na Hejnał i Stowarzyszenie Starówka Płocka wyremontowało jego grób. Proszę sobie wyobrazić, od iluś lat, po raz pierwszy, jak oddawaliśmy ten grób po remoncie kapitalnym i konserwacji, Hejnał nie był grany z wieży ratuszowej, tylko z jego grobu o godzinie 12 tego dnia. Wszyscy niesamowicie, co się dzieje? Tysiące ludzi na cmentarzu, Hejnał na cmentarzu. To trzeba Płoczanom pokazywać, to najpiękniejsze nasze karty historii. Zgadzam się i bardzo mi przykro, naprawdę, że ale naprawdę tematów jest skończy. Setki, tysiące. Obiecuję, że do tego wrócimy. Ja tylko zachęcę Płocczan do czytania naszego cyklu Patroni Płockich Ulic na portalu Patronius, który też kontynuujemy, i tam poruszamy temat znanych Płocczan. A nawiązując jeszcze króciutko do tego, co pan Tomasz powiedział na temat działalności ARS, ja niestety mam takie smutne podsumowanie tego, że no nie wystarczy coś zrobić, tylko trzeba to zrobić jeszcze dobrze.
postawienie danej strony. Ale konsekwentnie, panie redaktor, cały czas. I wydawanie gazety, to nie wszystko, trzeba wiedzieć jeszcze, jak tymi materiałami operować. I jeżeli można o urbanistyce, chciałbym, żebyśmy ten cykl pociągnęli, bo... Zapewniam, że bardzo że proszę, zrobimy. Bardzo ważne w kontekście tego, co dzisiaj moje spotkanie i jeszcze jednej osoby z bardzo ważną płocką osobą przyniosło. Naprawdę jesteśmy w stanie pokazać, jak niesamowitym jesteśmy miastem. Niedługo, panie Tomku, wszystkich państwa zaproszę na cykl i wystąpienie specjalisty od założenia pruskiego, czyli tego nowego Płocka tak zwanego. Niesamowite rzeczy wychodzą. Ja wczoraj dostałem takie informacje na skrzynkę mailową, że głowa mała. Niesamowite, no niesamowite rzeczy. Bardzo, przepraszam, że tak, ale ja o Płocku to mogę godzinami. Widać, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Mam nadzieję, że będziemy mogli to robić częściej. Dziękuję państwu. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Pan Bartosz Leszczyński. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. I z ogromną przyjemnością słuchaliśmy dzisiaj pana Jerzego Skarżyńskiego. Dziękuję za te miłe słowa. Słowo się rzekło. Będzie cykl dalszy. Myślę, że media. Kto ma media, ten ma władzę. Podobno. Podobno. Bardzo się cieszę, że coś takiego jest. Umawiamy się? Umawiamy się. A pani redaktor? Trzymam panów za słowo. Ja jestem do dyspozycji. Ja swojego dotrzymam. Dziękuję Dobrze. Bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Za tydzień. Dziękujemy. Dzięki. Przekrój tygodnia.